Na terenie Leszna jest kilka rzeźb, o których mieszkańcy może nie za dużo wiedzą, stąd inicjatywa, by dostarczyć informacji o dziełach i ich autorach. Temu służą tablice informacyjne, które można zobaczyć na terenach zielonych przy ulicy Bohaterów Westerplatte. W sąsiedztwie fontanny znajdują się dwie rzeźby. Przechodnie dowiedzą się, że jedna z nich została zatytułowana Leżąca. Autorem jest Benedykt Kasznia. Rzeźba powstała w latach 70. w czasie pleneru, który zorganizowały Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Dom Kultury i Biuro Wystaw Artystycznych. Zaproszeni artyści mieli wykonać prace przeznaczone dla terenów zielonych. Tablica informacyjna stanie także przy drugiej rzeźbie, która ma tytuł Kasia. W planach są kolejne tablice, m.in. przy rzeźbie stojącej obok wejścia do Parku Tysiąclecia od strony ulicy 17 Stycznia. Każda tablica ma kod QR, który będzie przekierowywał do zakładki na stronie internetowej miasta.